pięć najpiękniejszych jaskin na świecie. pięć. Jaskinia Szkocjan to fascynujący podziemny świat w Słowenii, który zachwyca swoją niezwykłą urodą i historią. Jest jednym z największych systemów jaskiniowych na świecie, oferujący niezapomniane wrażenia zwiedzającym. W jej wnętrzu znajdują się potężne krasowe kaniony, fantastyczne formacje skalne, a także tajemnicza rzeka Rike płynąca pod ziemią. To miejsce jest nie tylko cudem natury, ale także stanowi znaczący obiekt badań geologicznych. Jaskinia Szkocjan jest również istotnym elementem słoweńskiej kultury i historii. Przez wieki była źródłem inspiracji dla licznych legend i opowieści ludowych. Dodatkowo, jaskinia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co podkreśla jej wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego świata. Dla turystów jaskinia Szkocjan to niezwykłe doświadczenie. Można tu wziąć udział w prowadzonych wycieczkach, które ukazują niesamowite krajobrazy podziemne i historię tego miejsca. To idealna okazja, aby odkryć tajemnice podziemnego świata, który zachwyca swoją piękną przyrodą i bogactwem geologicznym. 4. Blue Grotto to jedna z najbardziej ikonicznych jaskin na świecie. Położona na wyspie Capri w regionie Campania we Włoszech. Jest to miejsce o wyjątkowej urodzie, które przyciąga turystów ze względu na swoje niezwykłe oświetlenie i malowniczą scenerię. Naturalne światło słoneczne wpada do jaskini przez niski wejście, odbija się od dna morza i oświetla wnętrze w sposób, który nadaje wodzie intensywnie niebieski kolor. To zjawisko sprawia, że woda w jaskini wydaje się magicznie świecić niebieskim światłem tworząc niesamowity efekt wizualny. Jaskinie można zwiedzić tylko łodziom, co dodaje jej pewnego rodzaju ekskluzywnego charakteru. Turystów przewozi się w małych łodziach, które wpływają do Blue Grotto przez niskie wejście. Wewnątrz jaskini można podziwiać nie tylko niezwykłe oświetlenie, ale także piękne formacje skalne i niezwykłą akustykę, która sprawia, że śpiewając lub grając na instrumencie można uzyskać niezwykłe rezonanse dźwięku. Jaskinia Blue Grotto jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ma długą historię sięgającą czasów starożytnego Rzymu. Według legendy, cesarz Tyberiusz stworzył swoją prywatną jaskinię do kąpieli w tym miejscu. Współcześnie jest to jedno z najważniejszych miejsc odwiedzanych przez turystów na Capri. Jaskinia Blue Grotto we Włoszech to miejsce o wyjątkowej urodzie i atmosferze, które zachwyca odwiedzających swoim niezwykłym oświetleniem i historią. To jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć, aby zrozumieć jego magiczny urok. 3. Jaskinia Rit Flut to jedna z najbardziej znanych jaskiń w Chinach, znajdująca się w okolicach Guilin, w regionie Guangxi. Jaskinia jest znana ze swoich niezwykłych formacji skalnych i krasowych, jak również z pięknych efektów oświetleniowych, które tworzą się na jej ścianach. Nazwa Rit Flut, trzcina fletowa. Pochodzi od trzcinowej rośliny, która rośnie w okolicach jaskini i była tradycyjnie używana do wytwarzania fletów. Jaskinia jest wielka i skomplikowana, z wieloma komorami i korytarzami, z których niektóre są otwarte dla zwiedzających. Jednym z najbardziej znanych elementów jaskini są różnokolorowe formacje skalne, które nadają jej niepowtarzalny wygląd. W jaskini można zobaczyć stalaktyty i stalegmity, tworzące imponujące kształty i figury. Przypominające różne przedmioty i zwierzęta. Kiedy oświetlone są one różnymi kolorami, efekt jest wręcz magiczny i sprawia wrażenie, jakby znajdowało się w innym świecie. Reed Flut Cave jest także ważnym miejscem kulturalnym w Chinach. Na niektórych ścianach jaskini można zobaczyć inskrypcje i rysunki datowane na wiele wieków wstecz, co świadczy o jej znaczeniu historycznym. Jaskinia Reed Flut to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również istotny element dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Chin. To miejsce przyciąga zarówno miłośników przyrody, jak i osoby zainteresowane historią i sztuką. 2. Jaskinie Glowworm to słynna atrakcja turystyczna na wyspie północnej Nowej Zelandii. Są znane ze swojej unikalnej populacji robaków świetlnych, które oświetlają sufity jaskiń, tworząc mesmeryzujący widok. Jaskinie te zostały utworzone przez miliony lat działalności podziemnej wody na skałach wapiennych. Proces geologiczny doprowadził do powstania skomplikowanego labiryntu podziemnych korytarzy i komór. Najbardziej znanym miejscem w jaskiniach Waitomo Glowern jest Glowworm gdzie turyści mogą wziąć udział w wycieczkach łodzią, płynąc cicho pod oświetlonym sufitem jaskini. Widok tysięcy małych Niebiesko-zielonych świateł, przypominających gwiazdy na nocnym niebie, jest naprawdę zachwycający. Jaskinie Wajtomo mają także znaczenie historyczne i kulturowe dla ludu maoryskiego. Nazwa Wajtomo wywodzi się z języka maoryskiego i oznacza woda i otwór lub wejście. Jaskinie były znane Maorysom przez wieki. Te jaskinie przyciągają turystów z całego świata. A wycieczki z przewodnikiem dostarczają informacji na temat historii geologicznej, cyklu życiowego robaków świetlnych oraz kulturowego znaczenia jaskiń. Ochrona środowiska naturalnego jest tu ważna, ponieważ robaki świetlne są wrażliwe na światło i hałas. Turyści zazwyczaj są proszeni o zachowanie ciszy podczas wycieczek łodziom, aby nie zakłócać tych istot. Jaskinie Wajtomo Glowerm to przykład naturalnego cudu Nowej Zelandii, oferującego fascynującą mieszankę historii geologicznej, naturalnej piękności i magii, którą tworzą robaki świetne zamieszkujące te jaskinie. 1. Antelope Canyon to urokliwa jaskinia w Page w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Jest znana ze swoich malowniczych... Falistych formacji skalnych i jest często uważana za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Jaskinia jest szczególnie rozpoznawalna ze względu na charakterystyczne wąskie szczeliny i unikalne odcienie czerwieni i pomarańczy, które tworzą się na jej ścianach dzięki działaniu promieni słonecznych wpadających przez wierzch jaskini. Antelope Canyon jest popularnym celem turystycznym i przyciąga fotografów z całego świata. Światło słoneczne, które przenika do wnętrza jaskini Tworzy niezwykłe efekty świetlne, tworząc magiczne sceny i pejzaże. Dwa główne segmenty Antelope Canyon to Upper Antelope Canyon, Górna Jaskinia Antelope i Lower Antelope Canyon, Dolna Jaskinia Antelope. Upper Antelope Canyon jest bardziej dostępny i bardziej popularny wśród turystów, podczas gdy Lower Antelope Canyon jest nieco trudniejszy do zwiedzania, ale oferuje równie zapierające dech w piersiach widoki. Zwiedzanie Antelope Canyon odbywa się przeważnie za pośrednictwem zorganizowanych wycieczek prowadzonych przez przewodników. Warto zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem, ponieważ liczba odwiedzających jest ograniczona, aby zachować bezpieczeństwo i ochronić to delikatne środowisko. To magiczne miejsce jest idealne dla miłośników natury, fotografów i wszystkich, którzy pragną doświadczyć niepowtarzalnej i pięknej scenerii skalnej. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, ślad po sobie w postaci komentarza. I słyszymy się niebawem. Cześć!